Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale KZFC. Przed nami starcie arsenalu w europejskich pucharach, czyli gramy w, w lidze konferencji. E, cudowne wydarzenie, nie zapomnimy go nigdy. Nie no, ale słuchajcie, gramy z zespołem, który spokojnie moglibyśmy spotkać na poziomie e, ligi mistrzów w fazie grupowej e, lub w lidze Europy. No więc tak pachnie Europą, no lepiej to niż grać z laskiem, ale tak naprawdę. Słuchajcie, w tym meczu po pierwszej połowie, po pierwszym spotkaniu prowadzimy zaledwie 1 do 0. Zatem to nic tutaj nie zmienia o tyle, że nie ma bramek na wyjeździe, więc po prostu prowadzimy jedną bramką i to będzie dosyć. No, no to jest istotne starcie w kontekście całej rywalizacji, a to nie było czyste, panie sędzio. E, jednak e, uważa arbiter inaczej, dlatego ja proszę o piłkę, żeby wymierzyć samemu sprawiedliwość, ale niestety to podanie do mnie nie trafia. Jedyne na co mogę mieć nadzieję, to po pierwsze, że ten odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przekapić kolejnych materiałów z przygód Andrei Morettiego. E, ale także będziemy oczywiście chcieli tutaj, e, w zasadzie ja będę chciał, żeby tutaj pojawiały się inne rzeczy także. E, jakiś czas temu o tym wspominałem, że mam pomysł, na gry mobilne, ale no, Chcę tak jakby ułożyć sobie wszystko Żeby 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 te filmy jak zaczną się pojawiać Żeby miały jakąś regularność Dlatego też jestem w stanie wypracować regularność Poczekajcie teraz dośrodkowanie Zdążę ale nie było z tego asysty e, Chcę by wypracować regularność na razie Z karierą Morettiego e, I potem najwyżej dołożymy jeszcze jeden film W tygodniu mam nadzieję, że to się uda e, I też widzę, że ta kariera wam się podoba I, i że, e, że sprawia wam frajdę Mi sprawia frajdę nagrywanie jej A teraz spróbujemy Ja jestem fatalny w rzutach wolnych Ale spróbujemy oddać tutaj strzał Zobaczymy czy to się uda Wie, Wieje strasznie na tym Emirates Wieje Arteta mówi, że muszę w bramkę Ekspert. E, ale słuchajcie, wracając do tematu po prostu, e, nie będę ukrywał, że e, no teraz czeka mnie duża. E, dużo pracy, jeżeli chodzi o content na głównym kanale, bo tak jak sobie obiecałem to jakiś czas temu, on teraz będzie się. Mocno zmieniał, w sensie taki sposób, który powinien Was bardzo satysfakcjonować, przynajmniej na to liczę, i przy okazji powinien satysfakcjonować mnie, co jest dla mnie bardzo istotne, ale będzie to kwestia mocno pracochłonna. Więc cieszy mnie to, że te dwa kanały boczne mam na tyle usystematyzowane, że, że jakby już jestem w stanie je ogarniać, no ale nie chcę ich teraz zmieniać, ich rytmu. Bo, yy, bo zaraz czeka mnie naprawdę duża rewolucja na głównym kanale, co bardzo mnie ekscytuje. E, ekscytuje mnie też bramka przewrotką, nie będę oszukiwał, chociaż nie wiem czy to jest przewrotka, czy to są nożyce. No, nie, to były nożyce bardziej, ale tak czy siak, PP, dorzucona piłka prawą nogą. BUM! No, wyszło nieźle, wyszło nieźle, prowadzimy 1 do 0 e, i kibice mają się z czego cieszyć. Tak więc, wstęp trochę pogadankowy. Mniej skupiłem się na tym, co się tutaj dzieje, ale wydaje mi się, że to też jest e, fajne, żeby sobie czasami z wami tak porozmawiać. Zastanawiam się w ogóle, e, możecie mi dać znać, e, czy nie robić na tym kanale, nie dodawać sobie też czasami QA, e, bo chętnie bym e, QA robił e, i tak jak kanał. E, tak jak na głównym kanale nie jestem do tego przekonany, e, bo po prostu te formy zwykle się gorzej oglądają, jeżeli się nie da jakiegoś super bajtowego tytułu i, e, i, i nie ogra tego w ten sposób, e, to nie wiem, czy nie robić tego na tym kanale, gdzie będę mógł na przykład sobie odpowiedzieć na Wasze pytania i e, nie będzie takiej spiny o to, e, jak ten odcinek ograć, no nie? Że, że będę musiał szukać specjalnie pytań takich, że, żeby ten materiał się dobrze wyświetlił, e, tylko będę mógł rzeczywiście odpowiadać na to, co Was najbardziej interesuje. Więc umówmy się, e, że. że, że... Zrobimy QA. Właśnie na to wpadłem. E, dawajcie, proszę, e, pytania w komentarzach i ja odpowiem na te najwyżej łapkowane. Nie wiem, tam na 5, 10, zobaczymy, na ile będę się rozlekał, e, Więc to, co Was interesuje, to możecie mi e, dać znać w komentarzach. Jak stwierdzę, że są tak dobre, że pójdzie na główny kanał, to wtedy pójdzie. Wtedy pójdzie to na główny kanał, ale. E, ale ten. Y, no ogólnie. Ogólnie, możecie zadać trochę pytań. Nie wiem. Ta, 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 widzicie, że ta, ta, ten kanał daje mi e, duży komfort tego, że to jest często taki mój strumień myśli e, i, i czasami tutaj po prostu też po prostu mówię to, co, to, 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 co chcę powiedzieć. Czasami i, e, i dlatego może nie jest. O, spalone. Nie spalił tego? Bardzo chcę zobaczyć powtórkę, bo. Bo aż mi się nie chce w to wierzyć. Nie no, no znaczy... Nie, nie możemy tego zobaczyć, bo nie ma takiej powtórki. Na pewno nie było spalonego, jeżeli gram, mówię, że nie było spalonego, bo... No, no bo... No to jest gra, no wiecie o co chodzi. No tutaj albo jest spalone, albo go nie ma. A teraz... Ja, jeszcze walczę, ale nie udało się przepchnąć, niestety. Więc niestety trzeba się z tym pogodzić, ale mamy piłkę... Okej. Okay. Y ja jeszcze próbuję sobie w polu karnym... Miałem się obrócić, tak jak jakiś czas temu udało mi się zrobić tego Berkampa, no nie? To miało być to. Gra stwierdziła, że ja najpierw chcę się obrócić, a potem chcę sobie tą piłkę przy y podbić. I wyszło... Jak wyszło, ziemalu sprawdzaj. Ale po raz kolejny jestem przy piłce. Y zgrywamy ją do Martinelliego. Martinelli do Kampla, Campbell do Pepe. Pepe nie wykończył Martine... Y ten... Kampl też... Nie. O Boże. Ale zamknął nogi trzeba powiedzieć wzorowo Martinez w bramce rywali. No tylko, że kurczę, ta dobitka to powinien być przede wszystkim. gol. O, teraz ja się do kolejnego e, ekwilibrystycznego uderzenia składałem. Niestety e, nie wyszło. E, no, więc wracając do tematu tego kanału. Ja, ja bardzo sobie cenię, że on jest, bo czasami mam ochotę sobie też tak pogadać po prostu. I, i mogę to zrobić. E, no, w karierze trochę nie ma na to miejsca o tyle, że... E, no, tam bardziej chcę po prostu prowadzić te odcinki w sposób karierowy taki, jaki prowadzę. A tutaj mam w ogóle najluźniejsze podejście. E, I... I wydaje mi się, że to też jest, też jest fajne Chociaż oczywiście staram się, żeby te odcinki zawsze były e, zrobione W najlepszy możliwy przeze mnie sposób Teraz poszukajmy miejsca No chciałem poszukać miejsca na prawą nogę to, to musi być czerwona kartka w ogóle Ja już nie mogłem zrobić triku, bo gra stwierdziła, że mnie sfauluje Co mi się podoba, że był faul A tu nie ma kartki za to, że ziomo wjechał mi od tyłu w nogi, nie? Spoko e, Ja ustawiam piłkę na 11 metrze Drugi rzut karny w barwach Arsenalu ta pani pamięta ten pierwszy. E, dobra, spróbujmy zrobić to tak mocne uderzenie. W lewo jest gol. Drugi gol w barwach kanonierów w dzisiejszym starciu. Pierwszy gol z rzutu karnego. E, to rzecz jasna. Cieszy. No, bo wiele, wiele, wiele waży ta bramka, dająca nam no dużo większą swobodę, no, bo daje nam dwa gole przewagi nad, nad naszymi belgijskimi rywalami, więc jest się z czego cieszyć. Fajne uderzenie, bramkarz wysłany w drugą stronę, to ważne, no, bo poprzednio nam się to nie udało. No i mamy drugie trafienie. Pierwsze bardzo widowiskowe, drugie mniej, ale skuteczne i jest szansa, w takim razie, właśnie sobie to uświadomiłem, na to żeby w tym meczu zaliczyć hattrick. Eee, no to to by bardzo mnie cieszyło, chociaż może mieć też asystę. I mamy ją. No Belgowie się rozpadli w tym momencie. Już już całkowicie, już jest po nich. Ale mam też wrażenie, że wpadamy w drugą skrajność. Eee... A mianowicie taką, że tak jak na początku w tej karierze, momentami było tragicznie trudno i, i, i ten zespół nie grał, tak teraz nam się przestawił aż w drugą stronę, że jest aż za łatwo. Ale na razie nie mam zamiaru tego ruszać, bo może być tak, że to jest tylko, wiecie, chwilowa. Super. Że to jest chwilowa yy, dobra dyspozycja, a potem się skończy jak zwykle. Więc dopóki w meczach z, Arsenal, z Manchesterem United, z Chelsea i tak dalej jest trudno, no to dopóty będziemy się tutaj, myślę. E, nie, nie będę myślał o zmianie. E, oj, teraz myślałem, że Campbell wyjdzie wyżej, ale nie tracimy tego i zobaczmy, bo jest Nikola Pepe, a mi się strasznie chce kichnąć. Zobaczymy, czy mi się uda wykorzystać tą sytuację. Mimo wszystko, Pepe nie był w stanie tego zagrać, ale jeszcze jestem ja. Ale niestety, chyba był spalony. E, no i też wyjaśni się wszystko z poziomem trudności po meczu kolejnym, którym są derby północnego Londynu. Jeżeli uda się nam e, z taką samą łatwością zagrać z. To ten hamem to wtedy trzeba będzie się zastanawiać, jeżeli rzeczywiście z kogutami znowu będzie czuć, że jest trudno, e, to wtedy będziemy myśleli sobie już nad, e, to wtedy będziemy po prostu stwierdzali, że, że ten poziom jest optymalny. E, zobaczmy, co się dzieje tutaj, jest Nikola Pepe, czekamy na zagranie do niego, ale nie zdążyłem piłki odegrać, ale szybko Kamp ją przejmuje, dobra, pokusimy się chyba... Ostrzał z dystansu to chciałem powiedzieć, ale potem piłkę straciłem. Na szczęście nie obniża nam to oceny, która cały czas jest genialna. No, no chciałbym tej trzeciej bramki. Plan jest taki, żeby jak najszybciej ją zdobyć, a potem żeby zejść z boiska, żeby ratować siłę i dobrze zregenerować się na mecz z kogutami. Tak więc mam nadzieję, że nam się to uda. Teraz jest fajny przerzut. Trafia do mnie piłka. Ja do Bukajosaki i czekamy na to, żeby zagrał do nas Anglik. Niestety tego nie robi. Bukajosaka. Strasznie dziwna była ta akcja, chociaż wyglądała naprawdę nieźle, Alvarez jest załamany, bo on robi w tym meczu co może, no ale rywale, a w zasadzie koledzy mu w tym nie pomagają, teraz świetne wybicie przez obrońca, ale piłka i tak wpada do nas, no ale na lewej nodze to ja z tego nic nie zrobię, zagrajmy do Martineza, ten świetnie z Odegardem, naprawdę ta akcja wygląda nieźle, możesz mi to jeszcze przegrać, ale Martinez, no to musi być zagranie celniejsze. Chwilę czasu nam jeszcze w tym meczu zostało. Schodzi Gabriel Martinelli, wchodzi Emil smith -Rowe. No muszę powiedzieć, że gdybyśmy na każdej pozycji mieli takie bogactwo, e, jakie mamy na skrzydłach, gdzie mamy e, po dwóch zawodników naprawdę fajnych na stronie, no to wtedy nie mielibyśmy powodów do narzekania na ten arsenal, ale niestety skrzydła są jedyną zaletą. O, ja tam miałem miejsce. Dobra, prosimy o podanie, bo jest ten towarzysz. Kampl, możesz to podrzucić? Ja znowu. No mi to tam śmierdziało faulem, panie sędzio, bo ja wyskoczyłem, a ziomo mnie po prostu pchnął w plecy. I ja wiem, że w tym meczu już straszliwie forsuje grę do mnie, no ale ja chcę tego hat -tricka. po prostu straszliwie mi na nim zależy. E, i, i, i Dlatego i sam biegam, co widać po, moim, po mojej staminie i kolegów do tego zapraszam, chociaż jest to nieodpowiedzialne. No bo mamy przecież bardzo prestiżowy dla nas mecz w za angielskiej. No chyba byłem na spalonym, nawet jeżeli nie, to ta piłka do mnie trafia. Ja o nią nie prosiłem, więc e, dlatego nie byłem w ogóle ustawiony pod podanie. E, zobaczmy, zablokowany ten strzał. Jeszcze jest i to podanie do. E, no innego piłkarza. Nie, nie, nie wiem, kto to tam był. E, wiem, że to jest gościu, który wygrał jedną głowę w polukarnym. E, ja schodzę tu do boku. No ale Campbell w ogóle jakoś tak, tak dziwnie zdecydował się to zagrać, no niestety, bez hat kończymy ten mecz, no ale absolutnie jestem zadowolony z tego starcia, słuchajcie, ocena 10-0, więc Mikel Arteta mam nadzieję da nam trzy zielone ptaszki, będziemy raczej zawodnikiem meczu, zobaczymy czy za to jest też jakaś statuetka, ciekawy jestem, zaraz powinniśmy mieć informacje jak to się prezentuje, my wygrywamy oczywiście w ćwierćfinach przechodzimy dalej, jest statuetka strzałów celnych odem za mało, też tak uważam powinienem walić zdecydowanie więcej w bramkę rywali no i teraz gramy z Tottenhamem, zobaczymy jak to spotkanie będzie wyglądało w sensie naszej drużyny, no nie jest dobrze ich skład też nie wygląda jakoś super ale mają na pewno więcej wypoczętych zawodników i powiem szczerze nie przewiduję pełnego wymiaru minut w tym meczu przez nas rozegranego, e, bo e, jak patrzę po prostu na, na, na to, jak ten nasz Moretti jest zniszczony, no to, to będzie ciężko, będzie ciężko. Dlatego też postaramy się dać z siebie max i poprosimy o zmianę, prawdopodobnie. No tylko ważne, żeby też wynik był w miarę okej, okay. a czy będzie okej, okay? no tego nie wiemy. To już jest to Tenham, to nie są przelewki. No i jak na razie zaczyna się ta połowa od oblegania naszej, w zasadzie ten mecz, od oblegania naszej bramki. Sesenią e, tutaj chciał wziąć na zabawę Bukajo Saka, ale szybko z tego zrezygnował. E, ja dostaję piłę, ale nie miałem za bardzo z kim tutaj teraz grać. E, dopiero teraz jest Sambi. E, Saka do mnie. Ja mogę tam przerzucić. Na szczęście nie trafiłem Bukajo, bo to by się skończyło e, stratą bardzo. Bardzo nieprzyjemną dla nas i dla samego Anglika. A teraz ujujujuj, uj, 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 nieładnie. No proszę pana, no bardzo nieładnie. Ty musisz wyciąć. No chyba Mike Dean zapuścił włosy, nie? Jak to nie jest faul. E ja już naprawdę tracę wiarę w to, co jest Znaczy, jak to nie jest faul na kartkę, to ja już nie wiem, co jest przewinięte. Nie na kartkę! A teraz świetnie Odegarta, ale jeszcze lepiej Kranio. Trzeba to włoskiemu golkiperowi oddać, że to było naprawdę. E, to była naprawdę znakomita interwencja. No a niestety, Campbell nie był w stanie tej piłki rzucić wystarczająco celnie. E, zdążyliśmy do tego jako zespół, e, więc staramy się napędzić kolejny atak, ale to moje podanie było gorzej niż słabe. E, zobaczmy do e, Tanganga. Staramy się go tutaj dopaść razem z Emilem Smithem Row, ale e, no niestety nie udało się to. E, no i z łatwością e, Gomez już napędza akcję e, poprzez e, Lukasa Moure e, ten na prawej stronie, no ale nie wykorzystuje swojego waloru, jak, jakim jest szybkości. E, przez to tracą piłkę. E, ładnie rozegrana ta akcja, Emil Smith Row. Ja już zmierzam w kierunku bramki, ale tam nie dostanę tej piłki, e, więc... Chciałem wyjść poza pole i nawet niezły miał pomysł. Campbell, no tylko już nie było opcji, żebym ja do tej piłki doskoczył. Wiecie co? Ja spróbuję chyba też podostrzeć. Jak tylko ten Tanganga będzie miał piłkę, to są derby. Jak tylko on będzie miał piłkę, to, to ja też się tam do niego przejadę. Mogę zaryzykować ocenę. No ale nie wiecie, napastnik też musi czasami pokazać, że jest twardy, e, żeby go tak nie kopali. E, więc jakby z tangangą mamy do. Pogadania, a teraz świetnie udało mi się obrócić. No tylko co, ja samemu mam lecieć na bramkę? No mogę, ale to się może źle skończyć. No i Dyer zdążył mnie wyprzedzić. A jeżeli wyprzedzacie Erik Dyer, to wiedz, że nie jesteś najszybszym zawodnikiem na placu. Po raz kolejny mam piłkę, bo trafiła ona do mnie w dosyć zabawnych okolicznościach, ale nie zdążyłem Wam tego pokazać, ale na, na bramkę się za. A byłem pewny tego, nie? Byłem pewny tego. No, niestety, kranio e, po raz kolejny górą w starciu z naszymi zawodnikami mną. A teraz było blisko do tej głowy. E, nie udało się. E, Lukas Moura oddala po prostu zagrożenie. Dostaję piłę, ale nie mam jak tam przejść, więc spokojnie cofamy. Jest Sambi, Odegard. Jestem ja za pola karnego. A, ja, ja już myślałem, że to będzie gol. No, no, Conte taki trochę niepewny. Zobaczmy, Emil Row, e, dobre zagranie, oj, ale ja nie byłem w stanie odegrać mu równie dobrze, e, jest szansa dla Tottenhamu, Berleno wychodzi i dobrze, że to zrobiliśmy, e, no bo Oskar nie dał sobie rady z nim, e, ale... No, te moje zagrania są naprawdę słabe. Teraz poszedłem już, poszedłem już, wiecie, na całość. Myślałem, że wjadę komuś w nogi. Będę polował na tego Tanganga. Od razu to mówię. Jak, jak on będzie miał piłkę przy nodze, um, to nie będzie miał piłki albo nie będzie miał nogi. A teraz Gomez sprawił, że mogliśmy nie mieć remisu na koniec spotkania. Na, na koniec pierwszej połowy. No, mieliśmy dużo okazji jako Arsenal. Oni, um, no, mieli tą najlepszą... Um, um, Oscara... Um, Oscara? Lukasa. Boże, właśnie coś, coś tak mi nie pasowało. Mieli tą najlepszą Lukasa, ale... Ale im niestety, no... Znaczy, na szczęście dla nas, niestety, dla nich nie wyszło. No, ale przede wszystkim szkoda, że my nie wykorzystaliśmy tych okazji, które były. No, bo ja teraz patrzę i... E, gdzie są statystyki? Tutaj XG powinniśmy mieć naprawdę wysokie. Z 2, 3... 08. Okej. Okay. A to ciekawe, bo na samym początku rywale robią zmianę. Brian Hill wchodzi za e, Lukasa. No, muszę powiedzieć, że jest to zaskakująca decyzja Antonio Conte, no ale nie wnikam. No, może Manosa, zobaczymy. Na razie ja chciałem odegrać na dół, ale nie zdążyłem po tej ruletce, która nie była złym pomysłem, ale nie była też najlepszym. Campbell przy piłce. Ja liczyłem, że uda nam się wyjść do zagrania, ale niestety się to nie udało. Jest Sammy, jest Odegard. Jak widać nie gramy teraz najbardziej dynamicznego futbolu w dziejach, ale powoli, powoli przesuwamy się do przodu. No tak, tylko potem trafia piłka do mnie, ja próbuję zagrać i psuję to podaniem, nie? Trzeba kopać z każdej pozycji po prostu u nich na bramkę i tyle. A teraz, aj, myślałem, że, nie, nie wiem czemu, myślałem, że tam będzie Tanganga. Bardzo chciałbym sprowokować, żeby piłka do niego trafiła, a potem ja chcę trafić w niego. To jest mój cel na to spotkanie, zemsta. Okej, okay, spróbujemy zawiązać tutaj akcję, e, ale. Mm, Campbell, czemu nie przegrałeś tego do mnie? No nic, e, jest Odegard. Jest jeszcze raz Campbell. E, jest Bukaj Osaka. Jestem ja polakarnego, i jest gol! O to chodzi. Jeden do zera. Bardzo ładnie wyprowadzona akcja. Zdejmujemy pajęczynę z bramki. E, m, Krań, nie, Goliniego, no ale zobaczcie na to, piękny strzał i to naprawdę fajnie e, ja zostałem do tej pozycji dopuszczony przez zespół, jakby to było naprawdę dobrze wypracowane e, i już potem nie było co zbierać, tak jak wyjął parę e, dobrych strzałów ich bramkarz, tak teraz bez, nie, nie było opcji na to I ja się już ustawiam... Gdzie ty jesteś, tanganga? Tam wysoko. No, podajcie mu, podajcie mu, proszę. Nie, nie bójcie się. Ja wiem, że teraz jestem przy polu Pogbie, ale cały czas mój wzrok skierowany jest w okolicy środkowego obrońcy, bo chciałbym. No, daj mu, daj mu, daj mu. I no, pozwólcie mi go sfaulować, no, nie bądźcie tacy. Sambi jest, Mawraponos, znowu teraz Campbell, Odegard. Bardzo powoli gramy, ale kończy się to potem sytuacją, w której. Ja mógłbym strzelić, gdyby nie fakt, że jak się decyduje podać, to się to kończy tragicznie, nie? Ale okej, okay, jest saliba. E, jestem teraz ja. E, nie byłem faulowany przez Regilona, ale też to, to nie była strata, więc e, nie ma co mieć pretensji. Teraz fajne podanie, jeszcze szukam prawej nogi. Trzeba było tu zrobić. Tanganga ma piłkę, Tanganga ma... Aaaa! Nie udało się. A teraz ta akcja wygląda groźnie i dobrze ma wraponos w obronie, e, bo było naprawdę blisko tego, żeby oni zrobili z tego e, akcję bramkową. Sambi e, decydujemy się to wycofać i może nawet dobrze, bo e, nie ma co tak agresywnie atakować. Chociaż teraz Bukajosaka wyprowadzony przeze mnie podaniem, ale po co piętą? chłopie? Mogłeś samemu te, te, to swoje turbo odpalić e, i by naprawdę e, było to lepszym pomysłem. Podaj mu, ale. A nie, to jest pogba Tanganga gdzieś. A, bo tanganga zmienił stronę teraz, dobra, dlatego mi się panowie pomylili. No, no pola Pogmy nie chce faulować, bo mi się nic nie zrobił. Eee, ja poluję na jednego konkretnego e, typa, który nawet kartki za swój wślizg nie dostał. Ale, no, no, tak to go nigdy nie upoluję. Z drugiej strony, powinniśmy się może cieszyć z dobrego wyniku po prostu. Świetnie, teraz Campbell. Eee, dobra, to nie jest tanganga, ale jedziemy. A, ale nie dojechałem do, do, do Hertiego. Jak widzicie, mój cel jest prosty. Teraz z Sesenią na prawej stronie. Ale nie decydował się na dogranie heal. Ja tu muszę uważać, żeby nie mogli oddać do tego zawodnika właśnie do Endombele. Starałem się go dlatego przycisnąć jak najmocniej. Teraz mam gdzieś ustawienie się, e, takie, którego wymaga od nas e, m, trener po prostu chciałbym. Chcia, chciałem przejąć tę piłkę teraz do Doherty, no niestety ucieczka jemu byłaby trudna, przede wszystkim e, no z bazowych atrybutów, a co dopiero na takim zmęczeniu, ale słuchajcie, wygrywamy zdobywam jedyną ramkę w północ e, derbach północnego Londynu to są raczej derby bez historii, bo to nie jest mecz, w którym e, tak jak e, Arsenal kiedyś zdobywał mistrzostwo e, na Shidha, e, White Hart Lane e, albo coś w tym stylu, prawda no, no to po prostu to jest mecz w realiach w których wydaje się, że ten Arsenal na Wirtualnych nie ma podjazdu do Tottenhamu. E, i, e, I po prostu są to takie derby, po których można się pocieszyć, ale no, no sami rozumiecie. Chociaż wiecie, co, Tottenham ma. Ja chyba bardzo przyceniłem Tottenham. No i chyba bardzo, bardzo. Bo Tottenham jest na miejscu 13, więc to były w ogóle derby przegrywów. To, tak, to były derby frajerów, nie? No bo e, my jesteśmy na miejscu ósmym, oni są poza pierwszą dziesiątką, więc można jasno sobie powiedzieć, że to były derby frajerów. E, brakuje nam, słuchajcie, do piątej lokaty, na której swoją drogą jest Manchester City. E, brakuje nam 13 oczek, e, do Wolvesów, którzy są na miejscu szóstym. Brakuje nam e, punktów e, czterech. Jest to do zrobienia, z drugiej jednak strony, e, pytanie, czy to nam cokolwiek da. Bo to nie jest wcale pewne, że, że, że przejście Wolverhampton skończy się dla nas awansem gdziekolwiek, bo tego awansu nie mamy oznaczonego w Lidze, w tabeli ligowej. Poza tym, jeżeli my przegrywamy kolejne spotkanie z jedną z najgorszych ekip w Lidze, no to, no to o czym my mówimy, o czym my marzymy? Za to teraz czas na starcie z Fiorentiną. Moretti wraca do Włoch, ale nie na reprezentację, a na starcie w półfinale Ligi Konferencji. Fajnie by było chociaż to trofeum podnieść, nie ukrywam, zatem na pewno skupimy się na tym spotkaniu, ale na mecz przeciwko drużynie, jak widzimy Federico Kiezy. poczekać musicie do kolejnego odcinka. Za dzisiejsze bardzo Wam dziękuję. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować kanał po więcej materiałów. No i co? Widzimy się już wkrótce. Yy, nara.